Hej, hej, z tej strony Chris i Nati. Cześć. Witamy Was w premierowym odcinku z gry The Last of Us Remaster. Jest to, jak sama sam tytuł wskazuje, remaster gry The Last of Us, pierwotnie wydanej na PlayStation 3. My teraz gramy na PlayStation 4. I tak, dlaczego właśnie teraz gramy właśnie w The Last of Us? Ponieważ 19 czerwca mamy premierę The Last of Us Part 2, drugiej części, i postanowiliśmy, że odświeżymy sobie, co działo się w jedynce. Tak, i dla tych, którzy nie znają jeszcze tej historii, żeby się zapoznali po prostu z The Last of Us, bo... Z całą opowieścią. Tak. Bo naprawdę jest fantastyczna i... Warto, naprawdę. Tak. No, w sumie The Last of Us jest to jedna z takich sztandarowych gier na PlayStation 3 i 4 i naprawdę warto się z nią zapoznać, więc... Jak ktoś nie zna tej historii, a ma ochotę tylko obejrzeć, to zapraszamy, a jeżeli będzie chciał zagrać, to też polecamy gorąco. Okej, tu mamy poziom trudności, napisy to nie. Aha, bo jesteśmy w opcjach. Dobra, zaczynamy, bo my już wcześniej trochę graliśmy, ale my zaczynamy tutaj nową grę. Na normalnym poziomie, nie będziemy tutaj sobie utrudniać życia. Okej, nowe dane gry. Rozsiądźcie się wygodniej, zapraszamy do oglądania. Do oglądania, tak. Ja już w sumie się nie mogę doczekać. Jeszcze chwila, gra się ładuje. Uspokajający taki początek. Dobra, zaczyna się. Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, dobra. Hej. Słuchaj się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie. Oh, ha, ha, ha. Skąd wziąłeś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu? Tak, chciałbyś. Śpij, no.
daj mi tapet do telefonu. Wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? No i zaczynamy. O co chodzi? Niepokojąco przerwana rozmowa. Tato? Okoliczne szpitale pękają w szwach. 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Ministerstwo Zdrowia rozszerza listę skażonych roślin. Żywność wycofana z obrotu na masową skalę. Policja. Szalona kobieta zabija męża i 3 postronne osoby. Nieznana infekcja. Jakie to dzisiaj znamienne jest w tych czasach, nie? Tak. Tatusiu? Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez kraj pandemią. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Co to było? To blisko. Tato! Zresztą, tak jak mówiła. Tak, że to blisko w nich. Co się dzieje? Ale ten wybuchacz był czuć. Dobra. Gdzie my teraz musimy iść? To jego telefon. 8 nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Odezwoń. Zaraz będę. Dobra. Co tam było? Aha, tu ta opona się buja. Gdzie byłeś? Sara, list ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi. Nie ruszaj się stamtąd. Tato, dobra, dobra. Co się dzieje? Tu kuperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jezu. Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób! Idź, idź! Pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Nie było, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Zaraz idźcie po przeżytym, czy coś. Powiedz mi, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Początek koszmaru. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker kanał gdzie mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Bo jedź 71. Wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę. Tommy! Idą
się pali. Taki duży dom. Ładny, duży dom. Z wiatrakiem. Jesteśmy chorzy? Nie, oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. Czy nikt nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni. Jedź! Mają dziecko. Z nami też. Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się tobie. Czekajcie! Wiem, czemu nie zaufam. Ktoś inny się zatrzyma. Zobacz na ten korek. Może moglibyśmy się cofnąć. Tommy! Ale patrzcie, ja tak wyglądałem, jakby ze szpitala wyszli, nie? Co to kurwa było? Widziałeś? Tak, widziałem. Proszę, skręć tutaj. Nie, ruszcie się, ludzie. Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staram się. Nie. Nie możemy się tu zatrzymać. Ja przejadę przez nich do chuja. Szybko, wycofaj! Są też za nami. Tam! Trzymajcie się! Jedź! Widziałeś tą krew lejącą się z ofiary? Jakby rozszarpywał. Uciekamy z tego. No, wychodź, Joel, wychodź. Zobacz jeszcze te przewody elektryczne. Wujek Tommy. Tato? Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli. Mocno. I to mocno. Musimy uciekać. Osłaniaj nas. Chodź od góry. Trzymaj się mnie. Okay. Uciekamy. Prowadź, Tommy. Prowadź. Tato. Nie żyję. Boję się. O nie! Joel, uważaj! Zamknij oczy, skarbie! No idź tam i... Biegnij za mną, biegnij! Boże! Biegnij! Biegnę! Bo gdzie, nie? On słabo prowadzi. Nie patrz, Sara! Dobrze. Zobaczmy, nie wadzę przejść. Dlaczego oni to robią? Patrz na mnie, skarbie! Tam! Gdzie teraz? Tutaj? Dawaj! Odsuńcie się! Ale tak ludzie się w panice zachowują. Gotują się i Alejko! Dawaj, otwieraj! Szybko! O kurwa. Dobra, gdzie teraz? Jak nie wiesz, zaraz będziemy na miejscu. Chodź, za momencik. Przechodzą przez płot. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia. Dalej! Joel! No już, biegnę. Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Tylko Tommy! Spotkamy się tam! Szybko! Dobra. Jeszcze kawałeczek. Ścigają nas!
Biegnij, biegnij, Joel! Już dobrze, kochanie, spokojnie. Hej! Potrzebujemy pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam twoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojtkiem pewnie? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie! Skurczynek. Proszę, nie. No i masz na to, na co zasłużyłeś, dziadu. Dokładnie. O nie. Sara? Przestań oczki, Skara. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. Pospójnie. Wiem, że boli, Skara. Nic już nie będzie, nie zasypiaj, czar. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, Skara, wiem. Sara. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. Proszę. Last of Us. To jest właściwie początek dopiero historii. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w świetliki. Oh. Mocny początek. Mamy lato. Dwadzieścia lat później. Zaraz, moment. Też nie lubię wstawać, jak mnie ktoś obudzi. Miły poranek? Drinka? Nie, nie chcę. Drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś teraz? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to... Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie.
Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. No to rozruszajmy trochę kości. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. No i... Zaczynamy. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Bez sensu. Przecież to robią na rzecz. Rozmawiam z tym. No prowadź, prowadź. Ale jest tu taka ciężka atmosfera, nie? Tak, a to jest rok 2033. Przygotowania i zarządzanie personelu służb porządkowych. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Mi znowu brakuje jedzenia. Tak, bo to jest 20 lat później. Od tamtych wydarzeń. Co oni im zrobią? Kolejni ludzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób się zarażają. Dobra. Zatłukli. Załatwiłam na nowe pokoje. Dobra, jedź dalej. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzę twoje. Dobrze. Chodźcie. Dzięki. Uciekajcie szybko! Zamykaj! Dobra, lecimy. Na czym musimy przejść? Drogę szlak trafił. Opatrzane, okej? Okay? Okej. Okay. Apteczka. Wylecz rany za pomocą apteczki. Użycie apteczki wymaga czasu, więc upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu. Wciśnij górny krzyżyk, aby wybrać apteczkę, następnie przytrzymaj R2, by jej użyć. Wciśnij X, aby kontynuować. Dobra. Użyjemy apteczki, wyliżemy rany. Zamknął wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Jasne. Ej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? Kto jeszcze go szuka? Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? To myślisz, że mi powiedziała. Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszysz. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. A my kontynuuujemy naszą drogę. Szuka Roberta? Co ty myślisz? Nie dorwać Roberta. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. Dopadniemy go. Co nie? Tak, tak. Ja sobie przy okazji oglądam Ginkiel. Co tutaj? Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Joel, pomóż mi z tym. Co się robi?
A butelka nie spadła. Uważajcie na siebie. Całe szczęście, ale z hałasu narobiła jakiegoś tam. Uff, Jezu, ale to wali. Nie powinni to wrzucać, czego wypadnie. Bierzmy nasz sprzęt. Co to za rury? Gdzie? No tam, którą przeskoczyliśmy. Cały czas leżą tu nasze plecaki. Myślę, że to... Kanalizacja. Wiesz, to jest duże miasto, duże budynki. Dużo ludzi. Dokładnie. Czyli nie możesz podłować. No i spakowani jesteśmy. Przeładujemy broń. Dobra, kowboju. Posadź mnie. Proszę bardzo. Gotowy? Tak jest. No i teraz moja kolej. Chodźmy. Twarda babka z niej. Naprawdę. Jak myślisz, kogo bardziej przypomina Elenę Fisher czy Chloe z Uncharted? Chyba Chloe, nie? Tak. Do Eleny to nie, nie. Dobra. Wiesz, chodzi mi też o jej ton głosu, nie? Mhm. Też mówi. Sposób bycia. Tak. To podchwytliwe pytanie. Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. Ale ogólnie, żeby nie Uncharted, to prawdopodobnie The Last of Us by nie było. Gdzie drabina? No już szukamy. Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Pewnie to. Nie, nie, bo chodzi o to, że po drugiej części właśnie Naughty Dog się podzieli na dwie grupy. Super, przynieś nam. Właściwie Uncharted wyznaczył wygląd, ten silnik, na którym budowana była gra. Mhm. Więc... W sumie Joey wygląda jak Nathan z Uncharted. Dobra. Dama, przodem. Dama. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Żadnym się nie wchodziła. Tędy. Tędy. No widzę, widzę. Myślisz, że Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej, żeby miał. Jak już odzyskamy, to warto bez problemu go zakładujemy. A propos, kiedy kolejna dostawa? Czekaj. Zarodniki. No to zarodniki są w takim razie na wygaszaczu. Znaczy, no, na początku gry. Ostatnio było to czysto. To jest jakiego styla. Ostrożnie. No tak, tak. Mamy winnego. To przez nie cały czas ludzie się zarażają. Dookoła głowy. No nie, on wygląda jak przezny pył. Nic ci nie jest? Tak. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Tędy. Spokojnie. Jest! Ostrożnie. Z pomocy. Maska mi się zepsuła. Proszę, nie chcę się przemienić. Błagam. No. No ulżymy mu, no co? No tak, nie chce się przemienić. A maska mu się zepsuła, czekaj, nie? Czekaj, czekaj, gdzie teraz idziemy? Stąd przyszliśmy, to tutaj. Prosto, tak. Tutaj nic nie ma. Nie ma sensu. I wchodzimy tutaj. Trzymaj,
1, aby Joel zaczął nasłuchiwać. Okej. Cich trochę. Dobra. Ładnie się tu. I ruszę. Dobra, jednego mniej. Ale siwo, aż ich to kroku. Spróbuję tego. Nie da się. Aj! No dawaj, 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 dawaj! Dobra, a gdzie jest ten drugi? O, i tak to się robi. Dużo życia nie straciłem, nie? Nie, nie. Gdzie teraz? Tutaj? Schodzimy na górę. Do miasta. O, trochę świeżego powietrza. Zdecydowanie. Świeże powietrze. Właśnie dlatego. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Tędy. Zasłoń wejście. No idziemy dalej. Tak, wszystkie odświeżacze powietrza są przeterminowane. No, raczej tak. Cholera. I to deska bardzo. Skoczymy po deskę. Hej, podaj mi ją. No już, już. Dobra. Ciężka jest. Dam radę. Okej. Wrócić na górę. I tutaj. Rusz tu swoje cztery litery. Tak jest, szefowo. Krótko go trzyma, nie? Tu czynisz deskę, tutaj rusz cztery litery. Nie ma czasu na obijanie się. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. A? Czysto, chodźmy. Szybko sprawdziła. Ten bluszcz. Wszędzie. No, zarzucił zielenią. Ale tak jest zawsze jak w opowieściach właśnie tego typu, kiedy świat ulega zagładzie, świat człowieka, to wtedy przyroda zaczyna dominować. To fakt. Przyroda bez nas da sobie radę. Zobacz Czarnobyl. Jak tam jest wszystko zarośnięte. Dobra. Hej, mały. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnym żołnierzy czy ludzi... Nie będę strzelał. Ćwiczysz po prostu szybkie wyjmowanie broni. Całe szczęście. To tylko dodaje pikanterii. Dobra, chodź. Hej, Tess, hej, Tess! Hej, ślicznotko, co tam? Masz jakiś towar? Nie teraz, teraz. Nie, spoko, spoko, spoko. Nie teraz, słyszysz? Okej, okay. Rozumiem. Dobra, bazarek. Zepsujesz, kupujesz. Spuść mu łomot! Dobrze! Jezu! Ej, blokuj go! Pójdziesz z tobą jak ze szmatą! No dawaj! No to, co ja rozumiem! No dawaj! Ej, skop mu dupę! Kto wygra? Skop mu
Stary, postawiłem na ciebie hajs do chuja! O stary, stary! Nie daj sobie powiadać! Rozwal go! Rozwal go! No dokąd mu? No, dokąd tu? Malik. Sorry, nie wiedziałem, że jest z tobą. Wchodźcie. A Joel, mord w oczach. Teraz tutaj, tak? Czy... Chyba prosto. Tutaj. No, tutaj. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. To szukamy Roberta dalej. Wszędzie te kartki na żywność. W jaki sposób oni sobie to wszystko poukładali? No to jazda. Będzie się coś działo. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebię ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Jebać to. Chować się! Gotowy? Tak. Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Dobra. Tutaj! Oj, kurczę. Po prostu celuję w głowę. O, tak miało być. Szczęka trafiła. No weź, chłopie. Dobra robota, kowboj. Aha, to okej. Skąd mam do cholery wytrzasnąć tych ludzi? Nie ma żadnej jamy? Nie. Dobra, to lecimy. Myślałem, że coś zbiorę. Tylko dwa naboje. Nigdy nie przyjdziemy. No to tutaj. Podsadźmy. Podaj mi rękę. No już. No i już. Gdzie ten Robert? Robert, Robert, pokaż się, gdziekolwiek jesteś. O, tutaj coś. Dobra. Kolejni ludzie Roberta. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zdjąć test. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu. Mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzimy. Rozdzielmy się. Cicho i skutecznie. Sprawdźcie, nic się tu nie kręci. Pięknie go zdjęła. Ruchy, ruchy. No dawaj, i dawaj. Z głowy. Teraz tak. Tutaj jest typek. Drugi. No właśnie. Zapomniałem. A gdzie jest test? Nie mam pojęcia. Jest! Jesteś martwy, dupku! No, będziemy się tak ganiać? O. I kluczyk, kluczyk mały. O, super. Dobra, teraz. Tutaj są jakieś drzwi. A, nie przeszukałeś tego miejsca. Tam? No, tak jak mówiła. Dobra. Jakby to rozegrać? Nie wiem, kurwa, trzeba pokazać z innymi,
coś się wymyśli. Chodź się chowaj. Piękny strzał. Tylko że mogłem go podejść, ale nie wiem dlaczego w sumie strzeliłem. Bo jakbym go załatwił, to by mnie nie usłyszeli, nie? No właśnie, by się nie przygotowali. Ach, no i rozproszyli. Przebiegał, kopnął jego ciało i pobiegł za wodami, ale się schował. Kurde, dawaj, dawaj, dawaj. Dowal. Dobra, ile ich jeszcze zostało? Tutaj jest jeden. Tutaj! Dobra. Okej. Teraz gdzie idziemy? Tutaj? O, gdzieś mnie ktoś zobaczył. Ze dwóch. Czekaj, ale kto mnie tu zobaczył? Nie wiem, bo ja nikogo nie widzę. No ja też nie. Może na górze. Może. Był taki dźwięk jakby właśnie... Dobra, to idziemy na górę. Osłaniaj mnie! Dawaj. Kurczę, za dużo ich jest. Jak mało życia mam, kurde. No, musisz sobie cofnąć. O, masz apteczkę akurat. Można było to lepiej rozegrać, no ale... Mogliśmy wziąć więcej ludzi. To by nas spowolniło. Tak, co teraz? Tutaj przeszukaj, może tu będzie jeszcze jedna apteczka jakaś. Droga do doków prowadzi ten. No idziemy, jak ona już chce iść, bo potem ją zgubię. O, łańcuch. No idzie ten Robert. Jest nasz chłopiec. No ale zanim go dorwiemy, trzeba będzie tych wszystkich spacyfikować. Będzie trochę roboty. Co to dla ciebie? Straciliśmy wszystkie kontakty na tym odbytku. Trzeba działać ostrożnie. Rąk się nie odpuszczam. Apteczka na propsie jest zawsze. Tak, apteczki to nigdy mało. No, gdzie jest ten koleś? Za drugim kontenerem pewnie. Pojebało cię? Wyjście na zewnątrz. O, ostrze. Ostrza to broń do walki z ukrycia. Pozwalają zabijać wrogów szybciej i dyskretniej niż poprzez duszenie. Podkradnij się do przeciwnika, wciśnij trójkąt, aby go chwycić, a następnie ponownie wciśnij trójkąt, aby użyć ostrza. Ostrza można użyć ograniczoną liczbę razy. Gdy wytrzymałość spadnie do zera, rozpadnie się. Dzięki podręcznikom szkoleniowym możesz zwiększyć ich wytrzymałość. Dobra. Mimo wszystko wolę zostać tutaj. Spróbuję go tutaj zajść. Ciekawe, czy mnie zauważy. O, 5 broni się. Amo. Niechcący trójkąt nacisnąłem i straciłem ostrze. Jak to? No po prostu zamiast kwadratu nacisnąłem trójkąt. No trudno. A już nie możesz go wziąć na nowo? Nie, bo ono pęka. Aha. To ostrze jak szkło właściwie. Mhm. Kawałek szkła po prostu z taśmą mi się wydaje.
dawaj. Ktoś tam strzela, kurczę. Tak, z plecami twoimi. Gdzie on jest? Aha, tutaj. Dwóch. Strzelamy tu. Dużo amo idzie na jednego typka. Tak. Strzy na bojo? O, trafiłem. O. Jeszcze gdzieś. Za tobą. A zaskoczył. Ale go przerzuciło, kurde. Ale zobacz, apteczki nie mam, kurde. No to trzeba się rozglądać w takim razie za apteczką. Na pewno gdzieś będzie. A tu leży, zobacz. Chodźmy. Mam dwie, tylko nie to naciskałem. Z tego wszystkiego. Sorry. Tak też myślałam, że masz jeszcze jedną. Mój błąd. Chodź po tego Roberta w końcu, kurde. No już, już. Do tyłu, kurwa! Spania. Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać. Odłóż broń! Weź się, pierdol! Ucieka! Co za tupek. Dobra, Robert! Lecimy za nim. Robciu! Chodź tutaj. Nic ci nie zrobimy. Tylko przytulimy. Jest nasz! Czekaj, w prawo. Gdzie on teraz poleciał? Kurde, nie tu. Gdzie prosto. Idzie? Gdzie? Tędy. Tu. Tu, tak. Dobra. No cześć, Robert. Tess, Joel, nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa, matka! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Okay? Musicie wiedzieć... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka broni. Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją świetliku. Miałem dług u świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów! Załatwmy ich! To naprawdę głupi pomysł. I co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnijmy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią.
O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzelili. A dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Musimy się stąd wydostać. I to już. Dobra. Zapiszemy grę. Tutaj, gdzie tutaj zapisać? Tu, tak, tu będzie najlepiej. Dobra, 18. Dobra, gra zapisana. I w tym miejscu skończymy. Pierwszy odcinek. Tak, cały ten początek apokalipsy i pierwsze momenty po tych 20 latach Joela. Jak było łatwo zobaczyć, najbardziej to, co ukształtowało tego współczesnego Joela, to śmierć jego córki. To na pewno spowodowało, że stał się taki chropowaty i twardy. Okej, okay. Także kończymy. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, to zasubskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami. A nam będzie miło. Tak, i będzie łatwiej nam przebrnąć przez tą całą apokalipsę. Okej, to dzięki, do zobaczenia, cześć. Cześć, do zobaczenia.